cześć! Dzień dobry! Witamy was we vlogu, którego miało nie być. Ale jak widzicie, powstaje bardzo, bardzo spontanicznie z tego powodu, słuchajcie, że prognoza jest taka, że 3 dni ma wiać, padać i to jest prawda. Teraz się słoneczko przebiło, troszeczkę chmurki się gdzieś tam powędrowały dalej, zrobiła się taka dziura na niebie. Zresztą już słońca aktualnie nie ma, ale przynajmniej nie pada. No i postanowiliśmy wyjść i coś krótkiego dla was nakręcić. Tak, bo jaki był plan? Myśleliśmy, że mamy teraz 3 dni, bo poniedziałek jest święto też. I że mamy 3 dni, pojedziemy gdzieś dalej, weźmiemy namiot, jeśli się uda wszystko zapakować na rower, bo jeszcze tego nie próbowaliśmy, mamy duży sprzęt tutaj. Ale w każdym razie weźmiemy namiot, będziemy spać na dziko, ale no, miało mocno wiać, więc to nie byłoby w ogóle przyjemna jazda, zwłaszcza, że przez większość czasu też w deszczu. Tak, wiatr to jeszcze spoko, bo można jakoś tam jechać, bo żeby się nawet trafiło, żebyśmy jechali z wiatrem, ale jednak jechać cały dzień w deszczu to nie byłoby zbyt przyjemne. Jutro ma być w ogóle burza. Jutro ma być najgorsza, słuchajcie, z tej pogody, tego długiego weekendu, bo w poniedziałek właśnie mamy wolne też. W piątek pobiliśmy rekord wracania z pracy do domu. Normalnie ta trasa tam zajmuje około 20-25 minut maksymalnie, jak jeszcze się gdzieś po drodze zatrzymujemy. A w piątek jechaliśmy około 40 minut, bo było centralnie pod wiatr. Nie wiem, bo to było dziwne. Na prognozie niby 25, ale to na pewno nie było 25 km na godzinę. Ja myślę, że było 80, bo no, w pewnym momencie rower stawał w miejscu. Tak, nie było cały czas oczywiście centralnie pod wiatr, bo jedziemy w różne kierunki. Też były boczne wiatry i były takie porywy, że parę razy prawie zjechałam z drogi, parę razy prawie wjechałam w Maćka. Tak, a ja miałem przez chwilę szczęście, bo jechała ciężarówka i jakiś kilometr za nią po prostu jechałem, więc mogłem się rozpędzić. Ale mi się nie udało tak szybko rozpędzić, więc zostałam w tyle i Maciej musiała mnie czekać. Ona później skręciła, więc nawet ja musiałem zostać, czekać na Doreny. No, taki przywilej, no. Zresztą jakby ona mogła jechać szybciej, no to ja już bym nie nadążył. No ale na tej drodze było ograniczenie do 30, więc w sumie spokojnie można było jechać. Słuchajcie, teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie ostatnio szliśmy na spacer, to było tydzień temu, więc może coś tutaj z tej okolicy wam jeszcze pokażemy. Natomiast ja też dzisiaj poświęcam trochę czasu, bo chcę dokończyć materiał z Amsterdamu. Nagraliśmy w sumie 40 minut, więc montuję to. Jestem na 8 minucie, więc pewnie najpierw zobaczycie ten vlog, taki spontaniczny. Tutaj z góry wam mówię, nie będzie dużo jakichś przebitek, po prostu żeby coś nakręcić, jak najprościej zmontować i wrzucić na YouTube, żebyście mogli zobaczyć. A tamten vlog, jak się wszystko uda dzisiaj, jutro dokończyć montaż, to pewnie w tygodniu go wam puścimy. Także zapraszamy od razu. Myślę, że to będzie fajny odcinek. Tak. Jak kto nie wie, to był to mój pierwszy raz w Amsterdamie. Tak, tak. A ty zacząłeś mówić, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy ścieżkę tydzień temu na spacer. Teraz końcówkę zrobimy, ale już na rowerze. Tak, 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 tak. Dokładnie tak. Także zapraszamy. No to tam przed chwilą skończyliśmy poprzednim razem i skręciliśmy z tej ścieżki, ale ona biegnie jeszcze dalej, tak jak teraz jedziemy i prowadzi no, praktycznie do miasteczka Eysselsteijn, więc tak też będziemy jechać i potem zobaczymy dalej, jak wrócimy do domu, czy już będzie padać, czy jeszcze nie, zależy, no ale przynajmniej będziemy mieć całą ścieżkę zrobioną. To ja wam tylko dodam, że bardzo fajnie się chodzi pieszo, takie piesze wycieczki ja bardzo lubię, ale równie fajnie jest wsiąść na rower i na przykład taka trasa jak jest tutaj, to ja bardzo żałuję, że ona tak naprawdę nie jest dostępna legalnie do jazdy rowerowej. Nie powinniśmy tutaj tak naprawdę jechać, ale mnie to troszkę dziwi, bo jest naprawdę fajna. Tutaj niby są tereny przyrodnicze, ale taki przejazd rowerowy w niczym nie szkodzi tym zwierzątkom. Zresztą nawet jakby jakaś kaczuszka tutaj sobie spacerowała, to my ją skrętnie ominiemy. Krzywda jej się nie stanie. Ale jakby wracając do sedna, fajnie się spaceruje, ale bardzo fajnie też się w takich terenach właśnie jeździ
na rowerze i chyba najbardziej mi tego tutaj w Holandii brakuje, że wszystko jest bardzo zagospodarowane, dosłownie wszędzie są ścieżki asfaltowe, betonowe, jakieś tam wyłożone płytkami, wiecie o co chodzi? A brakuje mi takich ścieżek dzikich, właśnie czegoś takiego jak tu. I ja zawsze mówię do Dorenty, chodź, jedziemy na tą ścieżkę. Wiem, że nielegalnie, ale przynajmniej będzie fajnie. Tu też jest fajna ścieżka. Przez łąkę, którą udostępnił po prostu rolnik. Są jakieś organizacje, które postawiły tu tabliczkę z informacją. A to też jest częścią tej całej sieci tych węzłów z numerkami, które tutaj są oznakowane, które chyba przez prowincje są zorganizowane. Nie wiem dokładnie. W Polsce to jest PTTK, ale tutaj to nie jest tak jasne, kto to robi, kto się tym zajmuje. Ale w każdym razie jest to i to jest fajne, bo łatwo można się zorientować w terenie. I myślę, że kiedyś tutaj też pójdziemy, bo wygląda, no fajnie jest tak po prostu przez trawę spacerować, ale z rowerami raczej nie przejdziemy tutaj. Więc na razie przejdziemy tylko i wrócimy i jedziemy dalej. A kiedy indziej może pójdziemy na drugi koniec łąki. Ścieżki nie widać, ale po prostu trzeba iść prosto. I na drugim końcu pewnie znów będzie tabliczka, gdzie trzeba iść. Mówię do Dorendy, uważaj z tym kiwaniem na tym mostku, bo zaraz spadniemy. A jak spadniemy, to będziemy tutaj w głębokiej wodzie. A tego wolelibyśmy uniknąć. No ale wy możecie przy okazji też zobaczyć, że naprawdę wieje i to, co było na prognozie, to była prawda. Nie zawsze jest prawda, ale dzisiaj akurat się spełnia. Tak. No więc tutaj już się kończy dzika ścieżka, dojechaliśmy do asfaltu. Tutaj dosłownie pół kilometra dalej, gdzie są domy, to już jest początek miasteczka Eisenstein. Więc myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten krótki dzisiaj vlog. Maciek, chcesz jeszcze coś powiedzieć? Tak, słuchajcie, ja po prostu na zakończenie tylko się z wami pożegnam. No, ja też. Fajnie, że chcecie nas oglądać. My też powoli będziemy już kończyć nasz pobyt w Holandii, bo tak naprawdę zostały nam 3 ostatnie tygodnie pracy, licząc od wtorku, bo jak wspominaliśmy, poniedziałek jeszcze mamy wolny, więc dla nas myślę, że to minie bardzo szybko i wrócimy do Polski, będziemy się dalej zajmować bazą, ale nie tylko, bo planujemy jakieś wycieczki, które już bardzo byśmy chcieli odbyć, bo jesteśmy też trochę znudzeni taką monotonią życia codziennego. Praca, dom, praca, dom, praca, dom. Tak. Ale to wszystko się okaże z czasem. Także piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Może macie propozycje jakiejś fajnej wycieczki. Tak jak wspominaliśmy kiedyś, myślimy, żeby objechać Tatry wokół, ale to nie wszystko, może coś jeszcze innego nam wpadnie do głowy. Także na pewno. W tym momencie, słuchajcie, wszystkiego dobrego, miłego tygodnia. Zostawiamy wam kciuki w górę, wy nam też możecie zostawić. Do zobaczenia. Pa! Pa.